Na przestrzeni dziejów rodzaju ludzkiego niektóre narody popadały w całkowitą ciemność. Ciemność ta zaczęła karmić się sama sobą, ewoluować i poprzez swoją podłość stała się odrażająca. W obecnych czasach jest pewien kraj szczególnie wyróżniający się w ludzkich umysłach. Być może bardziej niż jakikolwiek inny. Gdy słyszymy o narkotykach, kartelach, porwaniach, zabójstwach, kiedy słyszymy o protestach, terroryzmie, działaniach wojennych, partyzantach, automatycznie kierujemy swoje myśli na Kolumbię, państwo w Ameryce Południowej. To jest właśnie Kolumbia, jaką zna świat. Ale jest też druga strona tego kraju, o której świat nic nie wie. Jest ku temu powód, który do tej pory pozostawał w ukryciu. Mówi się, że tam, gdzie są ogromne pokłady dobra, są też ogromne pokłady zła, które próbuje niszczyć to dobro. Oto nasza historia. Nagle poczułam, jakby otwarto przy mnie flakon z perfumami. Piorun zatrzymał we mnie bicie serca i spalił wszystkie moje organy wewnętrzne. Zobaczyłam jakąś piękną kobietę, która wsiadła do autobusu i nie miała ze sobą ani torebki, ani nie była umalowana. Po chwili poczułam piękny zapach i pomyślałam, że była to czyjaś woda kolońska albo perfumy. Zobaczyłam przepiękną młodą kobietę obok mojego łóżka. Początkowo czułam lęk, ponieważ słyszałam hałasy, ale potem zostałam pochłonięta przez światło i obecność, która całkowicie mnie wyciszyła. Po raz pierwszy przybyłem do Kolumbii pod koniec 2007 roku, ponieważ zaproszono mnie, abym osobiście zobaczył ten kraj, tak potępiony przez świat. Odwiedzałem Kolumbię jeszcze kilka razy w roku 2008 i poznałem historię tego kraju inną niż ta, którą media przekazują nam jako jedyną. Poznałem historię opowiadaną przez wielu różnych ludzi z Kolumbii. Mówią oni o niezwykłej dobroci i o Bogu. W opowieściach tych jest więcej mistyków niż gdziekolwiek indziej na Ziemi. Usłyszałem także o licznych objawieniach Marii Panny, wstawiającej się za tym krajem, o kraju klęczącym, rozmodlonym, z wiarą błagającym Boga o pomoc. Zależało mi na odkryciu i ujawnieniu prawdy o tym, jaki jest ten kraj, kim jest prezydent, jakie są siły zbrojne i policja państwowa, kim są politycy oraz większość ludności, która w roku 2008 została powierzona Bożej miłości i opiece. Pierwszy raz był najmocniejszy, bo wtedy mogłam odczuwać jej obecność. Potem zaczęłam otrzymywać orędzia w formie wewnętrznych przekazów. Musiałam wtedy przyjechać na jakiś czas do El Foyer de Charité. Jeden z księży bardzo mi tam pomógł. Przecież początkowo można nawet pomyśleć, że się zwariowało. Tak, to trudne, ponieważ nie można otrzymać jakiegoś fizycznego dowodu na to, że to się dzieje naprawdę. Modliłam się akurat, kiedy zobaczyłam, jak w moim pokoju znikał sufit i pojawiła się Najświętsza Panna. Była ubrana cała na niebiesko. Miała taką samą twarz, jak ta pani wtedy w autobusie, tylko bardziej anielską. W dłoniach trzymała ogromny różaniec, który zwieszał się aż do chmury. Modliłam się mimowolnie, żeby zobaczyć, czy coś mi powie, ale zniknęła. Po kolejnych 8 dniach był już późny wieczór, kiedy zobaczyłam, jak nasze podwórko wypełniło się bardzo mocnym światłem. Kiedy tam spojrzałam, zobaczyłam, że wewnątrz tego blasku znajdowała się Najświętsza Panna, która mnie przywoływała. Poszłam w jej kierunku, mówiąc moim rodzicom i rodzeństwu, że ją tam widzę. Jednak nikt niczego nie widział, choć Najświętsza Panna nadal się tam znajdowała. Moja mama powiedziała: jeśli to jest prawda, odmówmy różaniec. Akurat bardzo mocno padał deszcz. Szliśmy po książki do fakultetu odontologii. Wtedy uderzył w nas piorun
i trafił w mojego krewnego i we mnie. Ten piorun zatrzymał we mnie bicie serca i spalił wszystkie moje organy wewnętrzne, wątrobę, nerki, płuca, jajniki oraz wstrzymał akcję serca. Moje ciało zostało zwęglone, szczególnie piersi, nogi oraz ramiona. Mis piernas y mi brazo fue totalmente carbonizado. I kiedy tak podskakiwałam jak gumowa piłka z powodu prądu, który mnie jeszcze poruszał, wewnętrznie nie zatrzymałam się ani na moment. Z niewysłowioną miłością, pokojem i szczęściem uniosłam się w kierunku olbrzymiego światła. Słowa niczego tu nie mogą wyrazić. Zaczęliśmy się modlić, a Najświętsza Panna zaczęła mi pokazywać, jak miałam się modlić. Powiedziała mi, że szybkie odmawianie modlitwy nie miało mocy dotarcia do nieba, że musiałam starannie czynić znak krzyża. Poprosiła mnie, żebyśmy zrobili tam ołtarz. Moje rodzeństwo, które było tam ze mną, zaczęło zaglądać mi w oczy, żeby zobaczyć, w którym kierunku patrzyłam. Odkryli, że w moich oczach odbija się postać Maryi. I tak się zawsze działo, kiedy widziałam Najświętszą Pannę. Jej obraz był odbity w moich oczach i można go było zobaczyć. Zaczęła dawać mi orędzia związane z nawróceniem, pokojem, miłością, zachowywaniem przykazań i sakramentami. Potem poprosiła o ogród, w którym mogliby przybywać do niej pielgrzymi, a ona mogła przekazywać orędzia. Zawsze prosiła nas, abyśmy byli stale posłuszni Kościołowi i praktykowali miłość i miłosierdzie. Kiedy tak się unosiłam w tym momencie jedności, miłości, w tym właśnie momencie zobaczyłam siebie ze wszystkimi moimi krewnymi, którzy już zmarli. Kiedy tak unosiłam się nadal, zbliżyłam się do tego światła i zdałam sobie sprawę, że było ono żywe, jak niezmierne słońce, bardzo białe i okrągłe. W tym momencie, będąc obdarzona mądrością i miłością, poza wszelkim pojmowaniem ludzkim, zdałam sobie sprawę, że znalazłam się naprzeciwko Najświętszej Eucharystii. To ona była tym ogromnym i okrągłym światłem, z którego wychodziły tamte promienie ognia i żywej wody. Kiedy tak zbliżałam się do tej Eucharystii, do najintensywniej jaśniejącej części tego światła, zauważyłam, że była ona bijącym sercem Jezusa. Ona powiedziała mi, do nich, tych moich umiłowanych maleństw, należy Królestwo Niebieskie, nie obawiaj się niczego. Następnego dnia ujrzałam je, idące dróżką z małej wioseczki do mojego domu, żeby się modlić. Zaczęło się to 15 lat temu. Utworzyliśmy grupę modlitewną i dziś jest 250 dzieci, z którymi modlimy się w każdą sobotę bez przerwy. Jeszcze nigdy nie przerwaliśmy tych spotkań. Właśnie z powodu dzieci zaczęły się te moje objawienia. Przerwałam wtedy moją karierę zawodową i ze względu na Boga poświęciłam się pracy z dziećmi. Teraz udzielam dzieciom lekcji w jednej ze szkół. Cała miłość Najświętszej Panny objawia się w dzieciach, ponieważ ona powiedziała, że dzieci są nadzieją świata. Since I was a little one, I always had. Odkąd byłem mały, zawsze czułem, że była tuż przy mnie. Kiedy byłem dzieckiem, zawsze się do niej modliłem. Wraz z biegiem czasu zacząłem odwracać się od religii i Kościoła. Pewnego dnia nagle stało się coś, co sprawiło, że moja wiara wróciła. Zrozumiałem, że jako istota ludzka muszę pracować ze wszystkimi, bo wspólnie budujemy nasz kraj i świat. Kiedy ja robię coś dobrze, jest to dobre dla wszystkich. Kiedy natomiast robię coś źle, dotyczy to też innych. Maryja podała mi swoją dłoń i czułem wtedy, że z jej pomocą mogę poznać jej wspaniałego Syna i w końcu samego Boga Ojca. W tym sensie była moim duchowym przewodnikiem.
Yo estaba de rodillas, pero la luz. Tęczałam cały czas, ale światło było tak silne, że nie mogłam zobaczyć w pokoju nic innego jak tylko Matkę Bożą. Powiedziała znowu: jestem Matką Łaski Bożej i przybyłam przynieść Kolumbii pokój. Innym razem Matka Boża powiedziała, że powinniśmy kochać, szanować i być posłusznymi wobec Kościoła oraz kochać naszych kapłanów, abyśmy ich nie osądzali, lecz abyśmy współtworzyli Kościół w posłuszeństwie. Byłam kobietą bez katoliczką, niewierzącą, bez sakramentów, przekonaną, że poza życiem nie było żadnego Boga. Wobec tego Pan Bóg po tym, jak pokazał mi moje życie, dał mi drugą możliwość powrotu. I kiedy wróciłam, uczyniłam to mając pewną umowę z Bogiem. Podjęłam się podróżowania po całym świecie, aby powtarzać tysiące razy moje doświadczenie miłości i miłosierdzia Bożego. Mówić Mu, że Bóg istnieje, że Jezus nas kocha, że chce nam dać życie wieczne i pokazać sposób trwania w komunii z Bogiem. Nie ma innego sposobu, jak tylko sakramenty udzielane przez naszą Matkę, Kościół. To jest misja, jaką powierzył mi Pan Bóg. Gloria Polo jest jedną z najbardziej znanych na świecie kolumbijskich mistyczek. Jej niezwykła historia o jej mistycznej podróży do bram nieba i piekła, gdy lekarze stwierdzili już jej zgon, sprawiła, że tysiące ludzi na całym świecie zaczęło zastanawiać się nad swoim życiem. Historia Glorii to tylko jedna z wielu, które usłyszeliśmy w tym kraju, tak bardzo błogosławionym przez Boga. Mieliśmy, można by tak powiedzieć, wiele objawień Maryi. Nie tylko samych objawień, ale ich różnych rodzajów. Na przykład jedna z wizjonerek z Medjugorje była tutaj i dwukrotnie otrzymała objawienia Matki Bożej. Inne osoby doświadczyły obecności Maryi, robiąc na przykład zdjęcia. Pojawiła się na nich wyraźna sylwetka Maryi. W innych przypadkach wielokrotnie widzieliśmy znaki takie jak szron, albo inne znaki czy objawienia Maryi. Od początku istnienia ognisk Pan Bóg powiedział Marcie Robin, ich założycielce, że były one domem Maryi Panny. Ci zaś, którzy tam przybywali, byli przyprowadzani przez nią za rękę. Kiedy ja sam poznałem Martę Robin, powiedziała mi: Maria Panna przyprowadziła księdza za rękę. Potem przez chwilę milczała i rzekła: nie, dwoma rękami. Maria Panna przyprowadziła księdza do ogniska dwoma rękami. Objawienia Marii Panny są czymś więcej niż wielkie objawienia, takie jak te z Lourdes czy Fatimy. To objawienia bardzo proste, bardzo subtelne i niewielkie. Dały mi jednak zawsze odczuć obecność Maryi. Podczas produkcji tego filmu słyszeliśmy o niezliczonych objawieniach, proroctwach i cudach, ale w tych opowiadaniach znaleźliśmy też rzeczywistość codziennej walki ze złem, jak w przypadku emerytowanego generała sił powietrznych Fernandeza, który opowiedział nam wszystkim znaną w Kolumbii historię o stracie ukochanej osoby w tej bitwie przeciw złu. Generał stracił syna w katastrofie helikoptera wojskowego podpalonego przez rebeliantów. Nieprzyjaciel Boga próbował zachwiać wiarę wielu Kolumbijczyków. Po to tylko, by przekonać się, iż wiara, którą oni posiedli, jest bardzo silna. Działo się to w miejscowości Huila, San Andres Tello, podczas potyczki z bandytami, którzy napadli na pewną miejscowość. Ruszyliśmy na odsiecz przeciwko tym uzbrojonym grupom. Kiedy próbowaliśmy wylądować na terenie szkoły w pobliżu tej miejscowości, nasz helikopter został ostrzelany.
W sumie otrzymał około 12 strzałów. Pilot stracił z powodu postrzału, otrzymał cios i stracił panowanie nad helikopterem. Pojazd zaczął tracić wysokość i runął w pobliżu lasu. Uderzył o ziemię 2 czy 3 razy i upadł do góry nogami. Byli wśród nas ranni i zabici. Kiedy usiłowałem się wydostać, zobaczyłem, że drzwi były dokładnie zamknięte. Z całego serca wezwałem Najświętszą Marię Pannę, by chroniła mnie w tym doświadczeniu i aby udało mi się ujść ręki bandytów. Ten człowiek obok mnie po prawej stronie przy drzwiach również nie wychodził. Okazało się, że on także nie żył i nie mogłem liczyć na żadną pomoc. Musiałem przejść ponad nim i otworzyłem drzwi bez problemu, pomimo że wcześniej nie chciały się otworzyć. Wyszedłem szybko i ukryłem się w pobliżu helikoptera, który wkrótce zajął się ogniem. Kiedy czyjeś życie jest zagrożone i może to być wojskowy, zawsze, ale to zawsze patrzysz na Boga. Faktycznie widziałem wielu moich żołnierzy, kiedy przygotowywali się do walki. Najpierw modlili się. Oddawali się w ręce Dziewicy Maryi, Jezusa Chrystusa, Boga Ojca. I prosili ich o ochronę. To bardzo częste zjawisko. Często byłem tego świadkiem. Kolumbia i jej siły zbrojne tworzą kraj, naród i żołnierzy na ziemi, na morzu i w powietrzu, którzy mają silną wiarę w Boga. Kiedy słucha pan różne hymny i kiedy słyszy pan ich odezwy, ich modlitwy, wszystkie one są związane bezpośrednio z wiarą w Boga. Wierzę, że Bóg dał nam siły zbrojne, mocne i krzepkie siły zbrojne, które działają dziś w zgodzie z prawem, czyli z przejrzystością i skutecznością, wiedząc, że musi pozostać znaczna różnica między działaniem terrorysty a działaniem kolumbijskiego żołnierza zawodowego. Sprawiło to, że naród kolumbijski popiera swoje siły zbrojne. Jesteśmy w Kolumbii pierwszą instytucją obdarzoną miłością Kolumbijczyków, ich zaufaniem i poparciem. Dlatego też jesteśmy przekonani, że pomimo tego, iż upłynęło tyle trudnych lat, w których naród kolumbijski cierpiał wszelkie udręki i trwał prawdziwy terror, śmierć, rozpacz, smutek i ruina, jego siły zbrojne, naród, wiara w Boga, przeprowadzą państwo do przodu. Nie szkodzi, że strona przeciwna jest tak okrutna. Należy podtrzymywać wiarę w to, że prawo jest instrumentem instytucjonalnym, który może ją podporządkować sobie, ograniczyć do minimum oraz przywrócić społeczeństwu. Muszę powiedzieć, że w przypadku Kolumbii jesteśmy coraz pewniejsi i bardziej przekonani, że ogromna większość naszych współobywateli to miłośnicy pokoju, praworządności, prawa oraz uczciwego państwa. I tylko mniejszość czuje się być ponad państwem i prawem. Każdego dnia przypominałem sobie jakieś aspekty tego wszystkiego, co przydarzyło mi się wcześniej. Proszę spojrzeć, bez tej opieki wszechmocnej ręki Pana nie mógłby istnieć człowiek, który przezwyciężył naturę ludzką, jedynie mając nadprzyrodzoną naturę, którą jest ta Boża.
Logiczną konsekwencją był fakt, że wpajałem moim żołnierzom tę gorliwość i wiarę, które zawsze stanowiły moje wsparcie w walce. Ale to Bóg i gorliwość w walce z wrogami były główną siłą do tego, bym zwyciężał. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji Armii Kolumbijskiej było uwolnienie z rąk rebeliantów kilkunastu zakładników. Jednym z nich była kobieta polityk kolumbijka Ingrid Betancourt. Przez całe lata kolumbijskie wojsko i policja państwowa rozwijały nowatorskie techniki walki z terroryzmem. Bardzo niewielu ludzi wie, że przed tym szeroko nagłośnionym cudownym uwolnieniem starannie wyselekcjonowana grupa żołnierzy przeprowadzająca tę misję modliła się wspólnie wiele dni przed tą operacją i przyjmowała sakramenty Kościoła katolickiego. Z różańcami w ręku wsiedli do helikopterów, by ratować zakładników, wołając, że ufają Bogu. Przez cały czas, gdy szukaliśmy prawdy o Kolumbii, odkrywaliśmy, że doniosłym faktem jest głęboka wiara, która żyje w sercach wojskowych, policjantów i urzędników tego kraju, od najwyższego do najniższego rangą spośród tych ludzi. Jest w nich wiara w Boga, która jest na tyle niezwykła, że aby ją zrozumieć, należy być jej świadkiem. Operacja HAK jest operacją, która przejdzie do historii ludzkości i należy do zasług naszego wojska kolumbijskiego. To ono było architektem nowego sposobu operacji, która nie wymagała od nikogo zastosowania broni. To taki sposób operacji, który posługując się zasadniczo podstępem, zdołał wyswobodzić i doprowadzić zdrowe i żywe 15 osób. Ingrid Betancourt, trzech cudzoziemców, siedmiu żołnierzy i czterech policjantów. Rzekłbym, że operacja HAK zmienia zasady, paradygmaty, które przez lata były realizowane przeciw terroryzmowi i na rzecz odzyskania zakładników. W przypadku Kolumbii jestem pewny, że jest to jasna i oczywista demonstracja tego, że wola rządu, przewodnictwo naszego prezydenta oraz ministra obrony i generalnego komendanta sił zbrojnych, a także zjednoczenie sił zbrojnych i policji mogą przemienić bolesną rzeczywistość Kolumbii. This operation was very well prepared. Ta operacja była bardzo dobrze przygotowana. Nie mieliśmy wiele szczęścia w poprzednich próbach. Tym razem byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Oczywiście jest to niemożliwe, aby przedsięwziąć jakąkolwiek operację, na przykład taką jak ta, bez odwołania się o pomoc do Jezusa Chrystusa. Wierzę, że rezultat tej operacji jest jednocześnie kumulacją 6 lat stałych wysiłków w poszukiwaniu rozwiązań, które mogłyby wyeliminować możliwość terroryzmu. Z drugiej strony wierzę też, że orędzie, które zostało wysłane w świat, ale które musi trafić szczególnie do serc partyzantów, to fakt, że nie ma możliwości, aby powiódł się i miał przyszłość pomysł oparty na przemocy, śmierci, ograniczeniu wolności. Od roku 2002 frakcje rebelianckie popełniły w Kolumbii tysiące morderstw i porwań. Wołano o zmianę rządów i stworzenie silnego przywództwa przeciwko temu terrorowi. Rebelianci zamierzali się na tych, którzy wyraźnie i głośno mówili o ich niecnych praktykach. Kościół katolicki był jednym z tych celów. Potępiał bowiem przemoc i ekskomunikował rebeliantów z ILN, gdy porwali oni 168 osób z kościoła w Kolumbii. A kiedy rebelianci FARC zabili 109 katolików, a następnie zamordowali arcybiskupa Cali za to, że potępił te czyny,
To właśnie wtedy cała Kolumbia dowiedziała się, że naprawdę bierze udział w wojnie dobra ze złem. Partyzantka to straszna rzeczywistość w Kolumbii, która nie potrafiła zrozumieć, że kraj nie zmieni się w żaden sposób poprzez wojnę, napady i zniszczenia, a tylko poprzez zjednoczenie wszystkich Kolumbijczyków. Niestety partyzantka utrzymuje się w sile i wyrządza wielkie zło, głównie poprzez porwania. Jest bardzo wielu porwanych ludzi. Czasem poza krajem mówię, że zauważa się tylko niektórych spośród porwanych. Cieszy nas ogromnie uwolnienie Ingrid Betancourt oraz innych, którzy z nią przebywali. Wtedy, gdy uwolniono 15 zakładników, pierwszą rzeczą, którą Ingrid Betancourt powiedziała, było: dziękuję, Matko Jezusa, dziękuję Ci, Jezu. Tamtej nocy prezydent powiedział to samo. Kiedy patrzysz na zwykłych ludzi na ulicy, widać, że są bliżej tego, żeby zauważyć światełko w tunelu. Kolumbia nie jest tylko kokaina. La kokaina jest algo muy pequeño. Kolumbia to przecież nie tylko kokaina. Kokaina to coś marginalnego. Cierpimy tego konsekwencje, dlatego że niewielki interes produkuje w niewłaściwy sposób ogromne zyski. Jednak Kolumbia w swoim ogóle jest narodem, który odrzuca narkotrafik, odrzuca porwania, odrzuca terroryzm i odrzuca zniekształcenia. To jest Kolumbia. Jest ona narodem o wielkiej pomysłowości i powołaniu do pracy. Tutaj rolnicy w gorących częściach kraju, ponieważ tu nie ma zmian pór roku, wstają o 3 rano, aby wykorzystać chłodniejsze godziny i wydoić krowy oraz pracować w polu. Tak postępują Kolumbijczycy. Nie jest to proste w kraju, w którym nie jest łatwo uprawiać ziemię, ale jest to naród, który pracuje. Kolumbia jest narodem o otwartym sercu, gdzie każdy, kto dociera do jakiegokolwiek miasta, otrzymuje pomoc i wsparcie oraz posiada radość bycia narodem wierzącym w Boga. Łączy nas z wszechświatem. Chcielibyśmy, aby dostrzegły to inne narody świata. Lud szanujący prawo Boże, miłujący swoją pracę, który pragnie się zmieniać i stawia czoła tym trudnościom i złu, jakim jest narkotrafik. Wierzę, że to nam wszystkim bardzo pomoże, kiedy ma się spokój ducha i sumienia, kiedy nie wątpi się w nic, a ma się wiarę w Boga i czuje się chronionym przez Niego, jak mówią żołnierze w Kolumbii, powtarzając za Biblią. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? By early 2002,
Do początku roku 2002 rebelianci mieli w swych szeregach ponad 20 tysięcy osób i kontrolowali ogromny obszar Kolumbii. Do roku 2009, dzięki zdecydowanym działaniom kolumbijskiego rządu, pozostało jedynie około 5 tysięcy osób w szeregach pierwotnych organizacji rebelianckich. Silna i zdecydowana polityka kolumbijskiego rządu zmniejszyła o połowę liczbę morderstw, a o 2/3 liczbę porwań dla okupu. Od tamtej pory wojsko uwolniło setki małych miasteczek i głównych arterii komunikacyjnych z rąk rebeliantów marksistowskich. Świat nie zna całej męki, jaką przeżyliśmy w ciągu wielu lat. Myślę, że nie ma w Kolumbii rodziny, która nie byłaby ofiarą jakiejś przemocy, porwania, śmierci, czegokolwiek z której strony. Sprawiło to, że to męczeństwo jest niewinne, a niewinne męczeństwo jest potężne w obliczu Boga. Dlatego też wszystkie niewinne cierpienia Kolumbii oczyściły ją, aby wydarzyło się wszystko, czego Bóg od niej pragnie, aby się stała latarnią Bożą, latarnią wiary, jasną latarnią kontynentu. Oprócz tego cierpienia Kolumbia posiada wartości, które zachowała, takie jak wierność Kościołowi. To kraj całkowicie wierny papieżowi, Kościołowi i to również naznaczyło historię Kolumbii. Dlatego też moglibyśmy podsumowywać, że przywraca nam to nadzieję, że wzrok Boga spoczął na uniżeniu tego kraju, na jego cierpieniu i bólu. Poprzez to cierpienie i ból kraj zostaje oczyszczony i wychodzą na światło prawdziwe wartości religijne, które pozostawały schowane, ukryte w sercach Kolumbijczyków. To bardzo silna wiara w Marię Pannę, to ogromna wierność papieżowi i Kościołowi, to pragnienie, by przeżyć głęboko naszą katolicką wiarę. Co robi dziś naród kolumbijski za pośrednictwem swego rządu i prezydenta oraz sił zbrojnych? Zaoferował tym terrorystom możliwość rozbrojenia. Oznacza to, że społeczność kolumbijska otwiera swoje drzwi i serca, aby te osoby, które wyrządziły tyle krzywd, miały chwilę refleksji i zostawiły swoją broń, swoje poprzednie życie i podporządkowały się odpowiednio przemyślanemu procesowi o pełnej mocy prawnej, który już pozwolił 48 tysiącom Kolumbijczyków porzucić broń i wrócić do społeczeństwa na łono swoich domów, aby założyć rodziny i zdobywać godny zarobek. Oto jest wielka różnica. Naród rządzony przez przywódcę posiadającego zasady i wartości, który posiada wiarę w Boga, który utworzył politykę i siły zbrojne oraz instytucje, który nadal prowadzi rządy, który stawia wielką różnicę między działaniem wewnątrz konstytucji i prawa, z wiarą w Boga, a tym, co jest postępowaniem jak zwykły terrorysta i przestępca. Zawsze proszę Boga, by dał mi światło, bym popełniał jak najmniej pomyłek w rządzeniu krajem. Popełniam pomyłki, ale proszę, by było ich jak najmniej. Pytam o prawdę, oczywiście. W naszym rządzie mamy kilka założeń. Spróbuję wam to wyjaśnić. Porównajmy Kolumbię do tego pola. Mamy tu zapisane słowo klucz. Pewność siebie. Pewność siebie do polepszania Kolumbii, by ludzie znajdowali dobre posady w Kolumbii, by mieszkańcy cieszyli się życiem w Kolumbii.
upon three pillars. Pewność siebie umieszczamy ponad trzema filarami: bezpieczeństwo, demokracja, inwestycje. Odpowiedzialność społeczna, więzi społeczne. Odpowiedzialność i inwestycje tworzą swojego rodzaju źródło dostatku, dając możliwość do polepszenia bytu socjalnego jako argument dla odpowiedzialności oraz pewności w inwestycje w naszym kraju. To invest in our country. Therefore we have a very simple idea on how. Mamy bardzo proste pomysły, jak rządzić Kolumbią, szukać dostatku dla każdego obywatela, by budować ludzką odpowiedzialność. Jako prezydent muszę oświecać. Źródłem naszego światła jest Bóg. Los cargos públicos son muy efímeros. Stanowiska publiczne są krótkotrwałe, a ja w rzeczywistości jestem zwykłym i prostym człowiekiem. Mój zawód to profesor uniwersytecki oraz prace inżynieryjne. To ulotne stanowisko nie napełnia mnie próżnością, ponieważ zgadzam się z tym, co mówili starożytni Grecy. To nie stanowiska powinny przynosić zaszczyt ludziom, lecz ludzie stanowiskom. Porque la Santísima Virgen María, y hay una gran devoción en Colombia por la Santísima Virgen María. Nie ma miejscowości ani miasta, które nie posiadałoby Najświętszej Panny jako swojej patronki. Chcemy zatem prosić Maryję, aby w swoim sercu, to znaczy w swojej miłości, towarzyszyła nam także jako Matka Jezusa Chrystusa i jako nasza Matka. Wydaje mi się bardzo ważnym to, co dzieje się w Kolumbii, ponieważ jesteśmy świadomi, że fundamentem jest dar Boży, o który powinniśmy nieustannie prosić. To także nasze zadanie. Staramy się je wypełniać, choć ostatnio jesteśmy coraz bardziej świadomi, że powinniśmy błagać Boga o dar pokoju. Stąd też zależy nam, by poruszyć wszystkie siły na rzecz modlitwy o pokój. Dlatego, że Pan Bóg nieskończenie upodobał sobie Kolumbię, gdyż Kolumbia jest jednym z nielicznych krajów świata, który zawierzył się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Niestety, okazaliśmy brak wierności tej konsekracji i popełniliśmy nikczemność usunięcia jej z naszego prawa. Pan jednak pozostaje wierny i kocha nas. Prawo usunęło naszą konsekrację, ale naród kolumbijski w ogromnej większości nadal bardzo kocha Najświętsze Serce Pana Jezusa. Sprawia to, że Pan wylewa taką obfitość łaski w naszym tak cierpiącym kraju, w którym jest tyle wojen i przemocy, w którym obfituje niesprawiedliwość, a także przeważa łaska miłości Najświętszego Serca Pana Jezusa. We wczesnych latach 90. ubiegłego wieku Kolumbia została powierzona przez ówczesny rząd i Kościół Najświętszemu Sercu Jezusa. W roku 1991 kilka silnych jednostek w kolumbijskim rządzie wprowadziło zmianę w konstytucji tego kraju. Kolumbię zdekonsekrowano cywilnie, zniesiono jej poświęcenie Najświętszemu Sercu, a konstytucję zmieniono. Formalnie żaden przyszły prezydent nie mógł już konsekrować Kolumbii ponownie. Od tej akcji w historii Kolumbii zaczął się okres eskalacji władzy karteli narkotykowych, porwań dla okupu i morderstw. Ale teraz usłyszeliśmy w Kolumbii wołanie jej ludu. Wołanie o zrozumienie potrzeby wiary w Boga i modlitwy oraz naprawienia krzywdy uczynionej Synowi Bożemu. Después de 100 años, nosotros entendimos ese compromiso año a año
Każdy prezydent republiki, każdy rządzący wraz z przełożonymi kościoła, kapłanami i proboszczami rok po roku w miesiącu czerwcu dokonywał i dokonuje na różny sposób tej konsekracji kraju Najświętszemu Sercu Jezusa. Kiedy jednak Trybunał Konstytucyjny obalił to nabożeństwo w 1991 roku, właśnie wtedy mieliśmy możliwość wystosowania nowego projektu prawa. Ma to być prawo oddawania honorów Jezusowi Chrystusowi i Jego Najświętszemu Sercu, które jest odzwierciedlone na tym obrazie pamiątkowym umieszczonym w relikwiarzu. 5 lat temu wraz z prezydentem Uribe 75 biskupów z Konferencji Episkopatu Kościoła Katolickiego w obecności kolumbijskiego kardynała Pedro Rubiano oraz nuncjusza apostolskiego Beniamino Estela mieliśmy możliwość uczestniczenia w akcie zatwierdzenia przez prezydenta Uribe nowego prawa republiki. Oddało ono cześć Jezusowi Chrystusowi jako zadośćuczynienie za szkody, jakie zostały uczynione poprzez Trybunał Konstytucyjny. Głosiło także orędzie pokoju, nadziei, modlitwy i wiary całemu narodowi kolumbijskiemu, nawołując go, że jeśli tylko zechce, jest możliwe odzyskanie przestrzeni konsekracji i pokoju. Mieliśmy później możliwość rozwijania tego nabożeństwa. W czerwcu tego roku zaś mogliśmy wrócić do Pałacu Prezydenckiego wraz z nowym nuncjuszem apostolskim, który w towarzystwie prezydenta Alvaro Uribe przewodniczył Wielkiemu Różańcowi Świętemu. Ten różaniec był transmitowany przez telewizję państwową. Jego kulminację stanowiła konsekracja nabożeństwu Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Wierzymy, że to nabożeństwo nie stanowi jedynie powtarzania jakiegoś znanego nabożeństwa, lecz jest wyrazem pragnienia obywateli, katolików, wierzących i tych, którzy wierzą w Kolumbię dzięki naszemu nabożeństwu. With the respect for those thinking. Z całym szacunkiem dla tych, którzy myślą inaczej. Ja wierzę, że każdy sukces potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa i Maryi Dziewicy. Każdy sukces w każdym działaniu w naszym życiu, życiu istot ludzkich. Od pierwszego do ostatniego orędzia, jakie zostawiła Matka Boża, mówiła nam o tym, że w Kolumbii będzie pokój tylko pod warunkiem, że odda się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi z rąk Piotra i z rąk rządzących krajem, co oznacza, że stanie się to dzięki przymierzu Boga z narodem dokonanemu poprzez Jego przedstawicieli. We wszystkich orędziach mówiła nam: Kolumbio, cierpiałaś, Kolumbio, odkupiłaś, ale z krwi, którą przelałaś swymi łzami, wyjdzie światło dla świata oraz że będziemy świadkami dla świata. Ponieważ jako lider polityczny szanuję każdego z osobna, jestem w dobrych relacjach z mieszkańcami, ich potrzebami. Spotykam się też z ludźmi, którzy są wyznawcami innych religii. Szanuję ich wszystkich. Oczywiście nie mogę ukrywać swojej wiary, po co miałbym to robić. Nie mam ku temu żadnego powodu, by prezydent ukrywał swoje poświęcenie wierze. Ja tego nie robię. Mówię, że jestem grzesznikiem, mam jakieś winy. Zdarzają się słabości mojej ludzkiej natury. Dlatego potrzebuję być blisko Boga i Maryi Dziewicy. Powiedziałbym, że publiczna demonstracja wiary to sprawa osobista. Jeśli w coś wierzysz, nie ma powodów, by to ukrywać. To część ciebie. Nie możesz być częścią w domu, inną częścią w biurze, a jeszcze inną na polu walki.
to ciągle ta sama osoba. Dlatego nasza konstytucja respektuje wolność wyznania. Moim obowiązkiem jest szanowanie czyjejś religii, więc nie ma powodu, dla którego ja nie miałbym tego robić jako osoba wyznania rzymskokatolickiego w moim kraju, gdzie mamy wolność wyznań. Nie mam wielkich celów. Poprzez robienie tego, co robię. Prezydent nie może ukrywać swojej wiary. Kiedy odwiedzałem różne miasta, lubię odwiedzać kościoły. Klękam i często reporterzy, którzy widzieli mnie na kolanach, rejestrowali to. Może modlitwa. Oni reprezentowali zachodnie media. Czasami próbujemy tu odmawiać różaniec. Środowe wieczory. Mój dziadek mawiał, rodzina, która się modli, jest jednością. Zawsze myślę o jedności wszystkich Kolumbijczyków. Jedność duchowa jest dobra dla Kolumbijczyków, by widzieli potrzebę jednoczenia się wszystkich mieszkańców. Powiedziałbym, że jeśli masz w co wierzyć, to prawdopodobnie jesteś na dobrej ścieżce. Jak już wspomniałem wcześniej, my wierzymy w wolność religii i wyznania w tym kraju i szanujemy to, ponieważ my jako katolicy mamy nadzieję, że także jesteśmy szanowani w tym sensie. Kiedy robimy coś wspólnie, szanując się wzajemnie, przyczyniamy się tym dla dobra kraju. Niewątpliwie najważniejsza dla nas, Kolumbijczyków, jest bliskość Boga. Pochodzę z rodziny, wychowałem się z dziadkami. I to oni od maleńkości, od czasu, gdy potrafiłem rozumieć, nauczyli mnie odmawiać różaniec. Cała moja rodzina jest bardzo wierząca. Myślę, że to fundamentalne. Rodzina i bliskość Boga to główne wartości, jakie można było otrzymać, aby żyć dobrze. Ja zrozumiałem, że podstawą społeczeństwa jest rodzina. Jeśli więc rodzina jest wierząca i trwa przy Bogu, takie społeczeństwo przetrwa i jestem pewien, że mam na to wiele dowodów. Wiem, jak wielu innych, że ten kraj wygra swoją walkę. Już to osiągamy. Zdałem sobie z tego sprawę, że tak właśnie się dzieje. Chciałabym powiedzieć wam, że jest to najpiękniejsza ziemia na świecie. Miałam możliwość wyjazdu za granicę i stwierdzam, że nie ma takiego kraju jak nasz. Chciałabym powiedzieć również, żebyście nie tracili wiary, bo Bóg jest zawsze zwrócony ku nam i jest obecny w naszym życiu. Każdego dnia budzimy się z orędziem miłości, jakie On nam daje poprzez inne osoby i nigdy nie traćmy wiary. Widzę jasno, że poświęcenie Kolumbii jest bardzo bliskie i że doświadczymy tego tak oczekiwanego pokoju. W ten sposób przepowiednia Matki Bożej spełni się w końcu
i zobaczymy ten cud na własne oczy. Czuję się szczęśliwa, bo Bóg zmiłował się nade mną i moją rodziną, nad moimi przyjaciółmi, nad wszystkimi braćmi Kolumbijczykami, pomimo, że wielokrotnie odwróciliśmy się od Boga. Kolumbia jest teraz narodem modlitwy, pobożności, który zdał sobie sprawę, że bez Boga nie osiągniemy niczego. Colombia es un país que ora, Colombia es un país de mucha devoción y Colombia es un país que se dio cuenta que sin Dios no podemos conseguir nada. I wish that I would have for Colombia to be able to respect. Gdybym miał życzenie dla Kolumbii, chciałbym, żeby wszyscy w tym kraju żyli w pokoju. Każdy Kolumbijczyk z każdym, aby rozumieli, że jesteśmy jednością, aby ludzie się szanowali. Dlatego też musimy się nauczyć, że współpraca pomoże nam zbudować wspaniały kraj. Szacunek dla wyznań. Oczywiście człowiek wyznania rzymskokatolickiego musi się o to modlić, ponieważ on wie, że bez Boga nie ma przyszłości. Napełnij łaską Ducha Świętego te dzieci Twoje, wyzwalając je z grzechu. Poślij im teraz Ducha Świętego. Udziel im ducha mądrości i zrozumienia, ducha rady i męstwa, ducha poznania i pobożności z mocą Twego ducha bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Był to film pod tytułem Kolumbia, świadectwo dla świata, a my ponownie spotykamy się w studio, by w dalszym ciągu prowadzić rozmowę na temat tego filmu i o czym on opowiada z jego autorem, panem Dominikiem Tarczyńskim. Ponownie witamy. Dzień dobry. Film został wyświetlony również w Kolumbii. Może warto dowiedzieć się, jakie wrażenia były Kolumbijczyków. Kolumbijczycy płakali. Kino, w którym ten film został wyświetlony, szczelnie wypełnione, wszyscy po prostu płakali, byli wzruszeni. Nawet ci ludzie, którzy w tym filmie występują, pojawiają się, nie wszyscy nawzajem się znają. Podróżowaliśmy po różnych częściach Kolumbii, więc niektórzy w ogóle się nie widzieli, nie wiedzieli o swoim istnieniu, bo ten ruch, który rozpoczął modlitwę w Kolumbii, no był naprawdę potężnym ruchem społecznym, dlatego też wszyscy ci ludzie się spotkali, zobaczyli ten film, byli wzruszeni. A więc odbiór był mocny. Zdecydowanie tak. Widać było, że Kolumbijczycy spojrzeli trochę na siebie, na to, co dokonuje się w tym kraju. Pewnie się zdziwili trochę. Rzeczywiście jest nas tak wielu. Rzeczywiście tak. Mamy siłę i potencjał. Zdecydowanie tak. No i do dzielenia się wrażeniami zachęcamy również naszych widzów. Można dzwonić pod numer telefonu 657-0011 z Polski Północnej, z Polski Południowej 657-0012, a goście z zagranicy mogą dzwonić pod numery 657 00 13 i 657 00 14.
14. Serdecznie zachęcamy do dzielenia się wrażeniami, a także pytania autora filmu o różne rzeczy, które z pewnością nas zainteresowały i chcielibyśmy znać na nie odpowiedź. A może takim kolejnym pytaniem, na które ja chciałbym znać odpowiedź, jest to, czym się film kończył. Mianowicie przesłaniem o konsekracji narodu Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Sercu Chrystusa. Tak jest. Może przypomnijmy tę historię, jak do tego doszło, z jakimi walkami tutaj trzeba było mieć do czynienia, żeby to się udało. To był wieloletni proces. To było wiele grup modlitewnych, które podjęły tą krucjatę, tą modlitwę, bo wszyscy bardzo dobrze wiedzieli, że jedynym rozwiązaniem odbicia się od tego dna, bo trzeba powiedzieć, że Kolumbia sięgnęła społecznie dna, to znaczy ta przemoc, te pokłady przemocy w Kolumbii sprawiły, że społeczeństwo po prostu zaczęło wzdychać do Boga. I ten czas wielu lat, bo tak naprawdę ta dekonsekracja, formalne wyrzucenie Boga z konstytucji miało miejsce w 91 roku, kiedy to ten lewicowy rząd wyrzucił zapis oddający honor Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jakie były tego efekty? No cóż, po 91 roku doszło do eskalacji przemocy, największej skali morderstw. Są to dane ogólnie dostępne, każdy może sprawdzić i zobaczyć, bo jak mówię, w przeszłości zdarzało się, że zarzucano mi, że ten film jest nieautentyczny, że jest to laurka dla władz, że jest to nieprawda. Ja cały czas powtarzam, te dane są dostępne. Zobaczcie, co się działo przed 91 rokiem, po 91 roku oraz po tym, jak prezydent Uribe został wybrany oraz jak po 2008 roku, kiedy doszło po wielu latach do konsekracji narodu, kiedy to wiele grup, setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi modliło się o tą konsekrację. Do czego można by było porównać te konsekracje? No myślę, że do naszych ślubów jasnogórskich. Tutaj absolutnie jest nawiązanie, przecież Kolumbia tego aktu dokonała dopiero teraz, no ale efekty widzimy. To znaczy nie wiemy, jak wyglądałaby polityka teraz, gdyby trzecią kadencję rządził prezydent Uribe, ale jego zastępca, jego współpracownik, prezydent Santos, jest też człowiekiem głębokiej wiary i ta linia jest kontynuowana, więc pomimo tego, że są trudności nadal w Kolumbii, ja wiem, bo jestem w stałym kontakcie z tymi ludźmi, że te zmiany są wspaniałe. Co to znaczy? To znaczy, że w ostatniej informacji, którą dostałem w mailu, przesłano mi wiadomość, że 5 tysięcy tych członków lewicowych bojówek marksistowskich, 5 tysięcy zwróciło się z prośbą do hierarchów Kościoła katolickiego, z prośbą, aby to właśnie Kościół negocjował z władzami państwa przyjęcie ich na łono społeczeństwa z powrotem. 5 tysięcy członków grup terrorystycznych de facto zwróciło się z prośbą do Kościoła i wrócili. I wrócili na łono Kościoła. To miało miejsce 2 miesiące temu. To też są informacje powszechnie dostępne, a więc widać. O tym akurat donosiła katolicka agencja informacyjna w Kolumbii. Cały czas ten proces się dokonuje. Kolumbia się oczyszcza, ale już widzimy efekty tej konsekracji narodu. Mamy chyba pierwszy telefon, proszę bardzo. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kto do nas się dodzwonił? Ja dzwonię z Gdańska. Mam taką refleksję. Przed chwilą obejrzałem ten wspaniały film i on wywarł na mnie, i nie tylko na mnie, ale na osobach, które ze mną oglądały, też ogromne wrażenie. I chciałbym podzielić się taką refleksją. Kiedy patrzyłem na ten film, uderzyła mnie przede wszystkim ogromna skromność, poczucie spokoju, pokoju wszystkich osób, które się tam wypowiadały. Jednocześnie była w wypowiedziach tych jakaś ukryta taka radość poznania Pana Boga, bycia z Nim razem i tak dalej. Ale najbardziej wywarło na mnie największe wrażenie to, że właśnie czy prezydent, czy minister, czy wszystkie osoby, czy żołnierz, czy pani policjantka, która się tam wypowiadała, mówiły o tym wszystkim z wielką skromnością, pokorą, z taką wiarą, że jak to kiedyś Piłat spytał Pana Jezusa, dlaczego mnie nie prosisz o łaskę, ja mogę wszystko, a Pan Jezus jemu odpowiedział, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci z góry nie dano. I tutaj widziałem właśnie tę postawę we wszystkich tych osobach na świeczniku, tak zwanych w cudzysłowie. I powiem szczerze, że kiedy patrzę na wiadomości nasze z Polski i tak dalej, nie widzę tej pokory, tego zawierzenia, poczucia
wiary, godności i takiego po prostu zwykłego spokoju, miłości, bo jak patrzyłem na wypowiedź właśnie szefa policji czy ministra, już w tej chwili mi wleciało z głowy, ale do spraw wojskowych, po prostu w ich oczach widać no po prostu dobroć, pokorę, miłość, zawierzenie Panu Bogu. I po prostu byłem pod ogromnym wrażeniem. Tam była taka no, króciutka scenka z taką policjantką, która wypowiada się na końcu już prawie filmu i że tak powiem, podnosi mundur, pokazuje, że jest w ciąży, w stanie błogosławionym. No jest to coś wspaniałego. Ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby w jakimś wywiadzie w Polsce, która jest policjantek, podniosła po prostu mundur, pokazała, że jest w ciąży, w stanie błogosławionym i na twarzy widać jej szczęście, że otrzymała dar z nieba. No naprawdę jest to niezwykle budujące i motywujące jakby nas wszystkich Polaków, że mamy naprawdę jeszcze wiele do zrobienia, a mając tak wspaniałego świętego Jana Pawła II, no naprawdę mamy jakiś cel, który jeszcze nie osiągnęliśmy do końca. Także bardzo serdecznie dziękuję za ten film, naprawdę i panu reżyserowi i telewizji Trwam, że został wyemitowany, bo naprawdę wywarł na mnie i na wszystkich, którzy ze mną oglądali, ogromne wrażenie. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy za telefon. A więc, panie Dominiku, film skłania do refleksji właśnie i też zachwyca pokorą, wiarą tych ludzi. Zgadza się. Ja, zanim przejdziemy dalej w dyskusji do rozważania wszystkich aspektów tego filmu, chcę przyłączyć się do tych podziękowań. Znaczy, chcę podziękować telewizji Trwam za to, że ten film mógł być pokazany, bo musimy wspomnieć o tym, że ten film został wyprodukowany w całości przeze mnie, moje prywatne pieniądze i telewizje, do których się zwracałem, chciałem to oddać za darmo, tylko i wyłącznie, aby ten film był pokazany, nie został pokazany. Nikt nie był zainteresowany tym, aby go pokazać. I pytanie jest dlaczego? Dlaczego w Polsce dzieje się tak, że ten film wygrywa międzynarodowy konkurs, międzynarodowe jury przyznaje pierwszą nagrodę? Ja zwracam się do stacji telewizyjnej, a ona nie jest zainteresowana otrzymaniem produktu za darmo, tylko i wyłącznie, aby go pokazać. W jakim stanie znajduje się Polska? To znaczy, nie chcę, żeby to źle zostało odebrane. Nie mam do nikogo żalu, ale też jestem świadomy obecnej sytuacji w Polsce i pytanie jest, dlaczego ten obraz nie został przez nikogo, nie chciał być przez nikogo pokazany. Tym większe podziękowania z mojej strony i cieszę się, że on mógł być pokazany i że Polska mogła się o nim dowiedzieć dzięki telewizji Trwam, dlatego że film, jak wspominałem wcześniej, nie jest projektem, który ma służyć zobaczeniu go, spędzeniu miło czasu i to wszystko. To jest podstawa, pewna kanwa, na podstawie której my dyskutujemy i rozmawiamy. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa do organizacji pokazów. Kompletnie bezpłatnie, zawsze przyjeżdżam w każde miejsce Polski, nie tylko. Ostatnio film był pokazywany w Londynie, niedługo w Paryżu, dla Polonii. W każde miejsce Polski, nie tylko, przyjadę z tym filmem, abyśmy go wspólnie obejrzeli, abyśmy rozmawiali o Polsce, abyśmy rozmawiali o świecie. To jest świadectwo dla świata. Ten film jest dobrym przyczynkiem do tego, abyśmy się spotykali, rozmawiali, analizowali, abyśmy się wspólnie modlili. O tych spotkaniach już też za chwilę porozmawiamy szerzej. A teraz mamy chyba kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo? Halo? Witam serdecznie, jest pan już na antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoni Barbara z Francji. Właśnie ten wspaniały film, który powinien być prawdziwie, ja bym sobie życzyła mieć go w moim domu, u siebie i ja, żeby jak najwięcej, tylko że tutaj w języku francuskim, bo dla mnie to w polskim oczywiście, ale to jest takie naturalne, takie proste, takie normalne, że tak ludzie właśnie powinni żyć jedne dla drugiego. Nie patrzeć ciągle na pieniądze. A ile ja z tego korzyści będę miał? Nie trzeba patrzeć na korzyść. Trzeba być jak w rodzinie. Jak w rodzinie. Nie umiem mówić tak, jakbym chciała, ale ten program, ten, który oglądałam, ten film o Kolumbii, jak ci ludzie normalni,